Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną siostra. I gramy w Kuńną Dwie Krowy. Jak to zwykła siostra nazywać? Jest to już odcinek numer 2, ale można powiedzieć numer 1. Z perspektywy tego, że teraz po raz pierwszy dopiero ogarnęliśmy wszystko porządnie. Czytajcie, siostra ma w miarę porządnie mikrofon ogarnięty. Jestem też w miarę porządnie ogarnięty. I dobra, siostra. Nie pamiętam, co się ostatnio działo, ale tak. Dzisiaj powinniśmy chyba skupić się na ucieczce z wyspy. Więc tak, ty idziesz w którą stronę, ja w którą? Ja idę tam. Okej. Pamiętaj, rekrutuj ludzi. Rekrutuj ludzi, a ja mało będę ścinał drzewa i poszerzał nasze mury, żeby niedługo może postawić jakieś wielkie, wspaniałe fortyfikacje obronne czy coś. Dobra, o nie, utopiłem monetę. A ja od razu już to przepraszam z góry, jeśli siostra nie będzie najlepiej słyszalna czy coś, ale powinno i tak być bardzo dobrze, bo... No to jak są żulkowie, to dajesz im pieniążki, żeby szli. No dałam pieniążki. Grzeczna siostra, bardzo grzeczna siostra. O nie, muszę już wracać. Nie, tam nie musisz. No jest ciemno, ja się boję, gdy jest ciemno. To nie dziwię ci się, patrząc na to, w jaką grę gramy, ale... Nie jest aż tak źle, żeby trzeba było uciekać i w ogóle. Dobra. Mamy maksimum łuków, teraz tylko trzeba ludzi znaleźć, żeby zrobić z nich łuczników za chwilę. No ja dwóch tutaj wzięłam. Spoko. Powiem szczerze, nie wiem, jak mam sobie poradzić z tym wszystkim, patrząc na to, że nie ma nigdzie kamienia. Nie dość, że kamienia nie ma. Ja podejrzewam, że będzie gdzieś na lewo. Bo do końca zwiedziłam już prawą stronę. Wiesz, czego ja tu gubię monety, bo ten, chciwość idzie, to ten zabiorą monety i nas zostawią w spokoju, póki co. A wiesz, tutaj mam farmerów, robotników i nie chcę ich tracić, po prostu. Dobra. Więc tak, teraz co mieliśmy zrobić? Bo mam konia. Co? No ładny koń. Taki Rafał. Dobra, mniejsza z tym. Teraz ja skapnęłam, że chyba oboje jesteśmy ciężniczkami? Nie, ja mam królem przecież. Nie. Księżniczka siostra i król Starkiej. Tak, król gwiezdny klucz, jeśli już. Bo w sumie, no nie... Łocie, jakie bogactwa moje, wszystko. Dobra. To teraz tak, siostra, mamy mało czasu przed zimą. Bo tak, w tej grze istnieje zima. Więc biegnij w tamtą w drugą stronę niż ja. Postaraj się stawić jak najdalej się da mur. Dobra. Nie mówię, że wiesz od razu na końcu, ale żeby trochę, chociaż trochę przedłużać już nasze miejsca, bo musimy... Powiedzmy sobie szczerze, ja muszę teraz dwa mury postawić, bo chcę jak najszybciej, wiesz, ogarnąć już... zabezpieczenie terenów. Nawet kosztem zmniejszenia ilości królików, ale po prostu bylebyśmy byli w stanie... No, przetrwać, bo musimy jak najszybciej uciekać z wyspy. No to tutaj muszę też... Albo znaleźć kamień. Dobra, w sumie nawet bardziej znaleźć kamień, niż uciekać z wyspy. Pamiętaj, żeby rekrutować żulków, jak ty ich nazywasz. I szukać tego rozwalonego statku. Jak znajdziemy rozwalony statek, to będziemy wiedzieć, że już jesteśmy... On był na lewej pozycji. Stronie przecież. Nie był? Czy już go widziałaś? No. No przecież widzieliśmy go. Okej, to jest tym lama, że nie kojarzę. Dobra. A teraz proszę mi powiedzieć ludziowie, dlaczego tutaj nie mogę... O, dobra, można murek. Dobra. To ja w takim razie biegnie już zaczynam inwestować w ten statek. Bo powiem ci szczerze, siostra, musimy to zrobić. Możesz ja ulepszać, jeśli chcesz murki. Pamiętaj, możesz ulepszać. O, ale uwielbiam po prostu, powiem szczerze, Kingdom. To jest taka piękna gierka w swojej prostocie. Bardzo luźna, taka, żeby sobie pograć. No tak, luźna, ale też można lepiej sobie ją potem ogrywać dzięki temu. No, ja lubię. To naprawdę przyjemne. Tak. Tego słowa mi brakowało. I w sumie teraz, kiedy już udałeś nam się ogarnąć, to chyba wprost można powiedzieć, że teraz to już...
możemy tak bezproblemowo chyba co tydzień nawet wrzucać kuń doma. Jest nam tak. Zgadzam się z tym. Bo właśnie ogólnie mówiąc, jeśli kogoś zastanawia, czemu w tamtym tygodniu nie było, to miał być pewien inny gościu ze mną w towarzystwie. Ale, ale no, wyszło jak wyszło. Powiedzmy, nie udało się zgadać, dlatego też... Mamy tatek. No. Tak. Tylko teraz muszę to jeszcze zbudować i przytargać z powrotem. O ile w ogóle będą przytargiwać z powrotem, bo nie pamiętam, czy oni to przytargują, czy nie. Wiesz, mieli mi się po prostu wersja jednoosobowa, tak zwane chyba nowe lądy z dwiema koronami. Spoko, spoko. O nie. Nie będziemy mieli królików z tej strony, czyli trzeba ściąć trochę drzewek. Już bardziej nie trzeba będzie poszerzać tej wyspy, mi się wydaje. A możemy kiedyś do tej wyspy jeszcze wrócić? Tak. O! Jest to ryzykowne, powiedzmy, z tego co wiem o grze, bo teraz już się trochę doszkoliłem. Ale możemy. Hej, no tak. I właśnie jeszcze tak sobie drogą może napomnę tylko... Nie do tego, to jest King Challenge Terrarii. Co? Że fajnie byłoby wrócić do jaskini Challenge. Okej, ale po co gadasz o tym na... No, na Kingdom? No bo sobie tak gadamy luźno. To nie, nie wiem, kto tu gada luźno, ja się staram skupić na rozgrywce, ale okej. No ja sobie do tego gadam, no jakby tak trochę luźno, na spokojnie. I jak ten. Tam uważasz? Jak tam uważasz? Moim zdaniem fajnie byłoby wrócić jednak do tego jaskinia challenge po wiekach. Może byłoby fajnie, ale tak jakby nie możemy. Żeby robić jaskinia challenge, trzeba mieć mody na Terraria. No tak jakby najłatwiej to określić, nie mamy modów na najnowszą wersję Terrarii. Dobra, siostra, nie ma co ulepszyć tych wszystkich wieżyczek, proszę cię. Dobra, już nie będę. No to musimy teraz się skupić na tym, żeby uzbierać pieniądze, wyszkolić kogo trzeba i pomału się szykować do ucieczki. I z wyspy złamanej korony. Dobra, widzę, że Bob i Bob pracują pomału. Zwiększyć teren na łapanie królików? Nie jest aż tak potrzebny chyba. Zwiększą. Po co tyle wpłacasz? Żeby mieć gotowy statek. Okej. Już się tłumaczyłem, siostra, że jednak statek musi mieć jak najszybciej, bo nie chcę utknąć na tej wyspie na wieki. A obawiam się, że po prostu jeśli teraz... Ale pytanie, jak zdobyć kamień? No właśnie, nie wiem. Może być tak, jak to było kiedyś, mówię, w tamtej wersji Two Crowns, że tam każda wyspa oferuje jakieś nowości. I nie wiem, kamień jest na wyspie ostatniej czy coś i po prostu do tej pory będziemy musieli przetrwać bez niczego. Halo, Boby, gdzie jesteście? No poszło. Boby mi uciekły. Zatrudnić Bobów? Możesz. Chociaż to i tak a nic nie zmieni, bo nie mamy... sobie ściągi z drzewka. Nie mamy po prostu ludzi wystarczająco. No i teraz będą biec na twoje wieże zamiast pracować nad ważnymi rzeczami. Co za Boby z tych Bobów? No przepraszam, no. Jeśli znajdziesz żebraczków, to będziemy mogli więcej Bobów zatrudnić, tylko no. Już szukam żebraków. Dziękuję za monetki. No właśnie, jedz kuń, bo nie możesz być głodny. Jak tak ciągle będzie jeść, to zaraz nie zostanie nic. Proszę, monetka. To ja ten, trochę młotków dla Bobów poszukuję. W końcu Bob budowniczy, najważniejsza rola w całym królestwie. No, już koniec. Okej, koniec, ale przynajmniej jedna rzecz jest pewna. Trzeba bronić się bardziej od strony lewej, czyli tam, gdzie jest statek, a nie od strony prawej. Mhm. Bo z strony prawej jest tylko takie dziwne coś tam na tym wszystkim. To akurat już wiem. Zawsze na jednej stronie w tym Kingdomie jest właśnie jakaś taka wielka jaskinia jakby portalowa i
ponoć ona jest strasznie groźna, ale nic więcej nie wiem, więc no. Więcej nie powiem, wiem tylko, że jest groźna i że no. Że od strony, od której ona jest najczęściej, lepiej nie chodzić wieczorami. Chwilę, ja zostawię trochę monet, jakby chciwcy przyszli. A przyszli. No zawsze przyjdą jacyś. Taka już natura tej gry. Bo to jest gra o królu, który ucieka przed chciwością, chcącym ukraść koronę. Tak nawet i to podsumować, wiesz, siostra. Ja wiem. Okej, okay, boby biegną. Boby biegną, jest dobrze, boby biegną. Uwielbiam bobów. Są tacy piękni. Mhm. I w ogóle ciekawe będzie to wszystko wyglądać później, jak będziemy grali, wiesz, w te inne ustawienia, bo w sumie. Bo zgodnie z tym, co przypominam, mówiłem na początku, porażka tutaj, poza tą pierwszą lamą, oznacza przejście na Japonię, a porażka na Japonii oznacza przejście na to coś trzeciego. Gdzie oni biegną? Kto? Łucznicy. Co jest? Coś tu jest nie w porządku. Dobra. Zobaczmy w ogóle, czy boby może skończyły budowę statku. Bo jeśli tak, to w sumie... Za chwilę trzeba opuścić wyspę. Teraz zauważyłam, jakie ładne posągi tam są. No tak. Posąg króla i królowej, trzymający połówkę korony. To nasze posągi. Jest statek, taki różowo zielony, flagi ma. No tak jak wszystko w naszym królestwie. U takie kolory. Bo gdzie ten mob biegnie? Jak to gdzie pchać? Statek biegnie. Jak to pchać? No musi przepchać statek do przystani. Tak samo łuczniki biegną po to, żeby stanąć na statku. To jest właśnie taki aspekt ciekawy. Że właśnie to działa tak, jakobyś iść gdzieś, ponieważ teraz nie będą biec boby i różni po to, żeby wypłynąć. Tylko nie wiem, czy nie trzeba ich gdzieś wysłać najpierw i tak dalej. Powiem szczerze, naprawdę się na tym nie znam. Chyba trzeba tym zadzwonić. Możliwe. You need to be stronger. Tak. Tak. Biegną boby. I inni. Nasza... A nie, ty jest uczniczka. Proszę, widzisz? Biegną ludzie, po to, żeby przygotować nam wyprawę. To będzie piękne, jeśli naprawdę nam się uda. Dziękujemy za pieniążki. Chyba możemy jeszcze kogoś tutaj zgromadzić, więc... Poczekajmy jeszcze chwilę. A, i tutaj są potrzebne pieniądze, żeby wypłynąć. O nie! O nie! A dobra, oni ratują przed chciwością. Tak, siostra, czekamy jeszcze na kogoś, czy wypływamy z taką garstką? Chyba nikogo więcej tu nie przyjdą. Nie, przyjdą, widzisz, biegnie kolejny. To możemy jeszcze chwilę zaczekać. Okej. No to w takim wypadku w sumie może... Cięcie? No w sumie bym mógł zrobić cięcie, chociaż... Nie, wiesz co, może to nie jest najmądrzejsze, ale... W sumie chyba najlepsza opcja już. Aha, czy trzeba zadzwonić i potem chyba można wypływać jakoś. Dobra, jeszcze raz. I teraz tak.
trudno, nie jest to może najoptymalniejsze, może dało się lepiej, ale wypływamy, uciekamy stąd. Buduj, poszerzaj broń. I... Co? Aha, tu... Okej, okay, to są jakieś rzeczy, widać, ale nie ogarniam co to. A tu co jest? To jest nowa wyspa chyba. Powiem szczerze, że nie ogarniam tego. Więc dobra, po prostu przypłyńmy tutaj i zobaczymy co tam będzie. I... rozbiliśmy się oczywiście. Jakby inaczej. Musieliśmy się rozbić po prostu. O proszę. A, tylko siostra, jedna sprawa, nie buduj murów. Mury można za darmo dostać, to akurat pamiętam ze starszych części. Tak? Aha. Dobra, jeszcze jednego boba. Na wszelki wielki. Jednego ucznika. Ja idę na lewo. Nie wiem czemu nie można. Dobra, to idę na lewo, ja na prawo. O, sprzedawca z osiołem powrócił. O nie, on jest strasznie blisko. Kiepsko. Wiesz, nie jakoś szczególnie kiepsko, tylko szkoda po prostu. Nie chciałbym go stracić. Uważaj, bo jest tam ciepło. Co to jest? Nie wiem. Jakaś krzywda. Jaksy! To było w skrzynce. A to co to? Nie ruszaj, siostra. Wiem co to będzie, ale nie ruszaj. Dobra. Bo te diaksy wydają mi się być jakimś czymś cennym, ale tu widzę, że trzeba zapłacić diaksem. I to ogólnie był posąg tego, jak to się nazywa. O... farmera, on ulepsza farmerów, jeśli się go ma. Przy okazji nie biegnij ciągle, czasami się zatrzymaj na chwilę, bo czas... pamiętaj, zatrzymanie się może oznaczać coś dobrego, czy coś odkryjesz, czy cokolwiek. W końcu jakiś obóz. Obozy są bardzo daleko. No, niestety. Dobra, chodź siostra, może lepiej przekaż mi diamenty, zanim je zgubisz. Poza tym, co to za jakaś dziwna polanka, taka ładna? Nie wiem. Dobra. Ile potrzeba na ulepszenie kolejne? Dużo. Dobra, siostra, ulepszam jeszcze raz to i powinny się mury już pokazać, jak to ulepszymy, więc no, będziemy być bezpieczni. Zaraz wchodzimy. Mhm. Oj. Aj, w ogóle też przy okazji, nie jestem pewien co to było, ale chyba widziałem jakiegoś psa albo wilka przygniętego kłodą. Więc no. Ojej. A żeby nie było, kojarzę co to może oznaczać. Dobra, wait, bo jak tu się da je to diaksy? Nie mogę. Dobra, nieważne. Podnieś to z powrotem, ja na razie wpłacę i zaraz to po prostu, jak wpłacę to będziesz ty mogła już mi przekazać. Widzisz? Darmowe ściany. Mhm, to chodź. Chwila. Najpierw ja tutaj rozrzucę dużo monet za darmo. Teraz ty wypuść diaksy. Dobra, i tam monety idź odebrać sobie. Już ich nie ma. Ktoś tu je na pewno wziął. Dobra. To teraz, jako że ja zarządzam diaksami, będę mógł mądrze zdecydować na co je wydać. A dać temu monetę? Kupcowi? Tak, możesz, zdecydowanie. O nie, chciwcy już biegną. Ale giną. Temu z osiołem zawsze się daje monety, jak tylko jest okazja, pamiętaj o tym. No, nie mogę mu dać monetki. Bo ma towar teraz na plecach. Dopiero jak nie ma towaru, to mu się daje monetę. Mogę ulepszyć znowu. No wiem, że można, siostra, tylko ja na razie po prostu buduję, wiesz, to co jest takie potrzebne, żeby przetrwać jakoś. No i teraz można mu monetkę dać, żeby on ci to przekazał. Więc widzisz? Dobra.
To ten, to ja w takim wypadku pobiegnę gdzieś tam, spróbuję poszukać. Ty pamiętaj, rekrutuj, jeśli kogoś tam znajdziesz, twoim zdaniem godnego uwagi. A chcę po prostu zobaczyć, co gdzie jest. No i proszę, tu jest ten piesie, o którym mówiłem. Ojej. Niestety nic nie mogę z nim zrobić, więc tak... ...dredniawo. Tu jest ponownie jakaś chałupa taka, jak tam też była na tym wcześniejszym. Aha. Ło. Kasza, mam kaszę. A tutaj? A. Nie wiem co to, ale... Za monety, więc zapłacę. Aha. Chcesz mi powiedzieć, co ja właśnie zrobiłem? Czemu koń Rafał nie chce jeść? Nie wiem, może on w lesie po prostu nie jada. Ale spytam się po prostu kiedyś, siostra, wytłumaczy mi, co ja żebym tam zrobił, bo ja nie ogarniam. Ja też nie. Nazwę jakiś wielki kamulec i zmieniłem go na coś innego. Uuu, diaksy! Jeszcze więcej! Znalazłam to coś. Wiej. Jak widzisz takie rzeczy, to wiej. To nie oznacza niczego dobrego. O, niestety też to znalazłem. Tutaj mogę diaksa zapłacić. Okej. My jeszcze mamy dużo tych diaksów, to możemy coś tam posprawdzać, ale... Ale chyba to jest coś cennego. No, powiem ci szczerze, siostra, nie wiem. Właśnie dlatego nie wiem, na co je wydawać. Na pewno fajnie byłoby wydać na tego, na posąg zboża, bo wiem, że to naprawdę jakoś fajnie wzmacniało farmerów. Ale co do reszty, to nie wiem, naprawdę. Króliczki są. No wiem, że są. Właśnie dlatego zawsze duże polany trzeba tworzyć, żeby mieć jakieś króliki na początek. I przy okazji dalej mi się zastanawia, co to jest za chałupa tutaj. Bo widzieliśmy podobno już raz. Wiem. A kosztuje diaksa, więc trochę szkoda mi tego używać. No i piesio, biedny. Zgaduję, że później jakoś będzie można pomóc. Dobra, ulepszyć tą wioskę. Tak, ulepszej. Tak, nie mamy nic lepszego do roboty na obecny moment. Dobra, już się ulepszę. Siostra, patrz. Czy ty to widzisz? Co? Chyba kamień nam zdobyłem. Jak? Chyba ten wielki głaz, który zmieniłem w jakieś coś dziwnego, to był właśnie kamień. Okej. Więc jej, mamy kamienia. Jednego. Nie, ale wiesz, jednego to raczej bym nie powiedział, no to ciężko określić ile kamienia. Siostra, zaraz chciwce przyjdą. Więc no, ostrożnie mi tu. Upuszczam jedną monetę w razie w. A dobra, nie trzeba było nawet. Ale tak, chyba mamy kamień. W końcu. A to oznacza, że możemy ulepszać wszystko jeszcze bardziej niż wcześniej. Oj, będzie ciekawe. Dobra. W takim wypadku... Co trzeba będzie zrobić? Ja tutaj mogę zwiększyć? A wieżyczek na razie nie stawiaj, tylko się już mury. Pamiętaj, kamień to jest wieżyczka, mury to jest kubka ziemi. Okej. Ja już daję monetę. Halo, czemu nie można ulepszyć? Ja chcę ulepszyć, halo. Bo na razie się nie da. Dobra, jeszcze ty zostaniesz Bobem następnym, bo Bobów nigdy nie za mało. Nigdy nie za dużo, nigdy nie za mało. Spało mu się plącze. Tak po prostu. Co? Poszerzamy mury, tym samym trochę zmniejszając króliczki, no ale trzeba. Idealnie nie wiem, co zrobić z tym piesem. Może jak się wystarczająco poszerzy, to później da się jakoś go ratować. Nie wiem, siostra. Nie chcę tutaj spekulować.
Nie mam pieniędzy. A ja tak. Dobra, tylko nie stawię też za dużo, wiesz, bo nie mam na razie miejsca nawet na kosiarzy. No ja dałam jednego. Dobra. To ten, to ja może pobiegnę, sprawdzę se, co to tam było z tym posągiem i z tą, no, jak to się nazywało. Z tym wodopojem, okej? Okay? No okej. Teraz 4 monety. Jakie 4? 7. To ile? To ja już idę w płacę. Jeśli mam. Dobra, dobra. I tutaj. A tutaj? Nic. Co? Co? Leleń! Normalnie leleń. Zaraz przyjdę do tego lelenia, jak ty to opowiedziałeś. Okej, ale co to za leleń? Nie wiem, ale dam mu 3 monety, bo jest ładny. Aha! Czekaj, ty jeździsz na... Ty na jelonie jeździsz? Tak! Nie oddam ci go, mój jelon. No co za kradziejka. Ja tu swoje cennie zarobione diaksy wydaję, a tam i kradnie. Przepraszam, ja ci dałam wcześniej diaksy. Spoko, rozumiem, wiesz, że tutaj po prostu lubię marudzić, ale co to za jelon? Zatem ja lubię takie jelonki, później narysuję fanarta. Rób to, co chcę, to już ci mówiłem. Narysuję królową siostrę jeżdżącą na jelonie. O, proszę bardzo. Da się ulepszyć? Możemy ulepszyć. Tak. Nie jesteś nas teraz, pewnie. Tak. Trzeba trochę poczekać z tym ulepszeniem, bo nas nie stać, ale... No, ważne, że w ogóle możemy. Hop! Siostra chciwce biegną. Dobra, następne dni musimy dedykować produkcji łuczników i rekrutacji tych. Co? Widziałeś, jak się zbagował? Tak? Widziałem. Więc dobra. Patataj! Następne dni, powiem ci szczerze, siostra, musimy naprawdę poświęcić na zbieranie tego wszystkiego. Co się nazywa pieniądze i rekrutacje. Coś czuję, że tak długo nie pożyjemy, jeśli będziemy tylko budować i ulepszać. Chociaż... Wiesz co, następny zwierzak jest twój. Okej. Tylko wiesz, bądź szczerze, co na czym najbardziej mi zależy chyba teraz, to patrz, zostanie się tutaj, żeby mieć jakichś farmerów w końcu. Mhm. Bo bez farmerów nie wiem, czym pożyjemy długo. Dobra, dalej nie ma co ciągnąć, nie dajemy tu diaksa. Nie ufam tej chałupie. Boing. Co ja żebym zrobił? Uwolniłeś pieska! Ale jak? Masz pieska! No, co, ale co ja żebym zrobił, wytłumacz, bo ja nie ogarniam. Masz piesełka! No mam piesła, ale co ja zrobiłem, że go mam? Możemy naprawić statek. Ale nie, siostra, nie wiem, czy jest sens naprawiać go już od razu, wiesz. Na razie na pewno nie będziemy odpływać, jeśli o to chodzi, ale no. Mówię, że można. Masz przesyłkę, nie wiem, co on daje. Pewnie nic. Skoro był darmowy, to pewnie nic. Ale jest uroczy. Jest ładny ten piesełek, ale mówiłam, że następny zwierzak twój, więc no. Mega szybki jest ten jeleń. Ja się teraz jaram jeleniem, wiem. Nie zastanawiam, o co chodzi z tymi sarnami. Czy jeleń? Nie wiem, ale biegną za tobą. Za mną? Tak. No biegałem za tobą, więc weź przyciągnij ich do łuczników, będziemy mieli pieniądze. No nie. A jakoś na króliki, że polują, to nie marudzisz. Dobra. Dają aż 3 monety. O, to nieźle. Uuu, bogactwo będzie. Nie buduj, siostra, nie ma sensu.
Patataj, 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 patataj! Ja już nie dam monetkę. Czyżby się udało? Tak. Tak! Udało się i to tym bardziej potwierdza, że mamy kamień. Jej! Powiem ci szczerze, siostra, kamień to nie jest tylko murek. Oj nie! Kamień był zawsze oznaką mocy i potęgi. Ale więcej o tym powiem może później, bo na razie widzę, że nic nie możemy z tym zrobić. Ja idę poszukam kogoś na ten, na rekrutację, bo ten jeleń w ogóle się nie męczy. Zaraz się zmęczy, bo już dym mu z nosa leci. Patrz, wieża nam się sama ulepszyła. Patataj, patataj. Raczej boing, boing, boing. Okej, okay. Wow, ale... Siostra jara się jeleniem. Co jest? Aha, on szczeka na chciwców. Czy pies po prostu szczeka na chciwców i nic więcej. I odstrasza ich. Nie wiem. Nie wiem, ale szczeka. To się niczym, że po prostu to jest szczekacz. Tak, chyba tak dam mu na imię, to będzie szczekacz oficjalnie. Chodź szczekacz. Siostra ma jelenia, a wiedzny kluczyk ma szczekacza. Tak, mam szczekacza. No dobra, wiecie co? Dzień piąty na nowej wyspie. Ale na tym bym chyba zakończył dzisiejsze spotkanie. Bo i tak mam już wystarczająco dużo materiału, więc teraz siostra, chodź szybko, pięknie do miniatury. Tylko ten tak szczekacz stoi w tym. Tak, dobra. Więc dziękuję za uwagę i zobaczymy się za tydzień. Tak więc, no trzymajcie się. Ej, ej. Pożegnajcie, siostra. Pa, pa!